Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku będziemy testować najnowsze exp mapki, exp glitchy, no i zobaczymy, czy rzeczywiście to wszystko działa. A więc tak, pierwsza mapka, przechodzimy tutaj do zakładki, szukaj gry, kodzik to 62 74 84 14 2300. A i pierwsza najważniejsza rzecz, oczywiście odpalacie to na prywatnej ekipie, dajecie start i pamiętajcie, jeśli ta mapa będzie wam nie działać, dajcie znać w komentarzu, mapa nie działa, została naprawiona, bo Epic Games w tamtym sezonie OG zaczął po prostu tę mapę aktualizować w przeciągu 24 godzin i bardzo szybko one były wyłączone, czyli zdarzało się tak, że planowałem odcinek, dwa odcinki, no i drugi odcinek już po prostu, powiedzmy, godzinę po wyjściu przestawały te exglitche niestety działać. Tak więc pamiętajcie w swoim komentarzu, będzie bardzo pomocny dla innych, czy da się zdobywać tego expa, czy nie. Dobra, widzimy się już w grze na mapce. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazylandia. Teraz po wylądowaniu na tej mapie wszystko, co musimy zrobić według tego TikToka, to lecimy na środek mapy. Tutaj już jakiś exp niby nam zaczyna lecieć. Się poruszamy. Tak, coś tutaj zaczyna lecieć, czyli wszystko działa. Przechodzimy do tej tablicy. Trzeba jej użyć. I teraz przechodzimy na mapę Moonlight 3-4-all 2500, wyspa prywatna. Wybierz, ok. Czekamy teraz, aż nas przeteleportuje. No nie, to moglibyśmy wystartować od razu tamtą mapę według tego TikToka. No ok. Może jest w tym jakiś sens, może ta mapa jest jakoś jeszcze niezaktualizowana, czy coś, nie wiem, nie wnikam. Robię to według tego poradnika. Teraz powinno przenieść nas na mapkę, w której mamy vaulty. To jest bodajże mapka z tym 1v1 PvP. Uwaga. Tak, to jest to. Przechodzimy tutaj tym razem do vaulta, chociaż zazwyczaj leciało się tędy właśnie tutaj. Za tą statuę. Czy to jest ten przełącznik? O nie, jest też ten przełącznik. Okej, dobra. Nie tutaj. Tym razem według tego musimy się przenieść w tą stronę, czyli vault. Tak, i tutaj w tym miejscu powinien być jakiś magiczny przycisk. O, też są magiczne przyciski z sekretami i ten powinien działać. Dokładnie, jesteśmy przeniesieni tutaj na tą mapę. Ciekawy jestem, czy tamten drugi też przenosi identycznie w to samo miejsce, ale mniejsza z tym. Oczywiście tutaj możecie sobie pobudować, poedytować. Nawet dziwnie to teraz wszystko. Jakoś postać zwalnia, bo jest inny movement. Oczywiście. Dobra, mniejsza z tym. Czekamy te 10 minut, aż ten timer dobiegnie zera. No i podam wam magiczny kodzik, który przyniesie nas na kolejną mapę. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze 3 ostatnie komentarze wybrane przeze mnie albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Jak widzicie, czas już dobiega do końca, dzięki czemu zaraz będziemy mogli tutaj wpisać kodzik. O, a no tak, katana lub rakieta, no i kod to następujące. Pamiętajcie, że jeśli wpiszecie źle, możecie ten kod zawsze poprawić. Klikacie po prostu confirm, reset, all. I kodzik to 5597.
Confirm. Uwaga, przyteleportowało nas na taką mapkę. Zamkiem. Oczywiście, ten zamek jest postawiony na trawie, tak na szybko. No i lecimy tutaj na lewo. Ekstrom zaczął lecieć jak szalony. A po odkryciu przełączników pierwszy się znajduje tutaj na tej wieżyczce z lewej strony. O, Secret Admin XP. Teraz zaczął konkretnie lecieć. Kierujemy się znowu na lewą stronę. I tym razem przelatujecie tędy. Wchodzicie w te drzwi. I teraz szukamy lustra. O, jest rozbite takie. Znaczy witraż taki. Coś ala. I tutaj znajduje się drugi przycisk. Leci ten drugi level, pierwszy level. Zaraz chyba będzie. Teraz kierujemy się tutaj na środek. Schodami na lewo. I na końcu korytarza macie następny, tym razem trzeci przycisk. Wracamy z powrotem do zamku i na samym środku tutaj na wprost macie taki gramofon. I na tym gramofonie macie przycisk numer 4. Teraz kierujemy się do przycisku numer 5. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Wazi Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. Przycisk numer 5 powinien się znajdować tutaj gdzieś na tych stołach. O, tutaj jest. Teraz musimy dostać się tutaj na drugą stronę. Przycisku numer 6. Przycisk numer 6 jest tutaj na samej górze. Czy da się podświecić tą mapę? Niestety nie da się. To jest ta wieżyczka za zamkiem, ale jest tylko jedna, taka najwyższa. I macie go tutaj na samym środku. 20 level wbity. Exp leci w dalszym ciągu. I teraz oczywiście co najciekawsze, kierujemy się na sam koniec. I tutaj powinien być przycisk. Jeśli wam by to się nie wyświetliło, używacie tańca, bo zazwyczaj zawsze taniec odkrywa magiczne rzeczy. No i macie takiego ruma, oczywiście ze zwierzakami, które farmicie. I jak oglądaliście moje wcześniejsze przyciski, jeśli robicie to nie AFK ręcznie, czyli klikając, użycie sobie bumerang. Bumerang całkiem szybko leci, ale jest też jeszcze drugi sposób. Mianowicie takie, jak macie jakiegoś kickera na myszce, coś podobnego, kierujecie się w jakieś miejsce w rogu mapy czy coś, maczacie kickera, po prostu strzelacie w dane miejsce, gdzie wam te zwierzaki będą się pojawiać. Możecie sobie iść up, a ten tekst wam powinien tak lecieć bodajże do 300 000. Tak więc myślę, że całkiem rozsądna liczba. Zastanawiam, w którym miejscu mógłbym to tak fajnie ustawić i sobie polecieć up. Myślę, że jakiś tutaj na środek. No i to już samo po prostu da radę, a ten ex, jak widzicie, leci już 1/3 kolejnego levela. Tak więc to by było na tyle.
Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Jeśli przestało to działać, dajcie znać również w komentarzu, że tam przestała działać. Tak wiecie, Epic Games to bardzo szybko zaktualizować. Nie bądźcie żyłami, podzielcie się również filmikiem ze znajomymi, aby oni też kupili sobie szybko karnet bojowy. Zapraszam was również na naszego Discorda w Azilandię. Link do niego znajduje się w opisie filmu. A jeśli byście chcieli się odwdzięczyć i mnie wesprzeć, to zapraszam do skorzystania z wsparcia poprzez YouTube'a, mojego kanału Fazy Gaming, albo całkowicie bezpłatnie kodem Fazy Gaming w sklepie. Ja wam nie zabieram więcej czasu, życzę miłego dnia czy tam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Fazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Fazy Gaming w sklepie. Hej!